Do hali przy Krupniczej zjeżdżają zawodnicy z całego województwa i dużo więcej fighterów. Marka Bokserskiej Soboty jest powszechnie znana i doceniana w całym kraju, co nas bardzo cieszy. A to dlatego, że im większa liczba pięściarzy w ringu, tym większe szanse na sukces na arenie międzynarodowej. Tego typu zawodów nie ma w Polsce zbyt wielu. Nie każdy chce się podejmować organizacji imprezy, bo to koszt, bo na tym się wiele nie zarobi i tak dalej, i tak dalej. Świat, szczególnie ten pięściarski, kręci się przecież wokół kasy, a gdy jej nie ma, brakuje osób, które mogą zorganizować coś w imię tak zwanego czynu społecznego. No cóż, takie czasy. Ale trzeba przyklasnąć gwardzistom, że im co jakiś czas chce się i udaje się stworzyć dobrą atmosferę do walk. Hala Gwardii to legenda nie tylko siatkówki, ale także właśnie pięściarstwa. Zmagania w minioną sobotę należały do bardzo ciekawych. Jak zwykle nie zabrakło dobrego poziomu w poszczególnych wagach. Zaprezentowali się zarówno doświadczeni już w ringu zawodnicy, jak i młokosy. Z wielką przyjemnością oglądało się i jednych, i drugich. Czekamy już na kolejne edycje tych bokserskich sobot. Podpytują o nie też inne kluby. Niech pójdą krokiem Gwardii, bo mało mamy tych wychowanków, mało mamy nadziei olimpijskich, a kiedyś przecież dla Polski pięściarstwo było bardzo medalodajne. Czekamy na powrót tych czasów.